drodzy, ani tobie, Rejmondzie, ani tobie, John, o dziwnym wydarzeniu sprzed paru lat. Nie chcę wydawać się próżna. Wiem oczywiście, że w porównaniu z takimi młodymi ludźmi jak wy, wcale nie jestem mądra. Rejmond pisze nowoczesne książki o niezbyt sympatycznych młodych mężczyznach i kobietach, a John maluje godne uwagi portrety kwadratowych ludzi z dziwacznymi wybrzeżeniami. Jesteście bardzo mądrzy, ale jak Rejmond zawsze powtarza, życzliwie, bo to najmilszy z bratanków, ja jestem wprost beznadziejnie anachroniczna. Podziwiam pana Alma Tadema i Frederica Langtona, a wam oni pewnie wydają się okropnie staroświeccy. O czym to ja mówiłam? A tak, że nie chcę wydawać się próżna, choć nic nie poradzę na to, że czułam się choć pinkę dumna z siebie, kiedy to jedynie dzięki zdrowemu rozsądkowi rozwiązałam problem, z którym nie mogłam poradzić sobie głowy mądrzejszej od mojej. Tak naprawdę wszystko było jasne od samego początku. No cóż, po prostu opowiem wam moją historię. A jeśli osądzicie, że robię się zarozumiała, pamiętajcie, że w każdym razie pomogłam przynajmniej osobie, która znalazła się w poważnych tarapatach. Po raz pierwszy usłyszałam o tym pewnego wieczoru. Było gdzieś koło 9, kiedy Gwen, pamiętacie Gwen? To była mało żółtowłosa pokojówka. No więc Gwen przyszła do mnie, mówiąc, że pan Pederick i jeszcze jakiś dżentelmen chcą się ze mną widzieć. Wprowadziła ich do salonu, jak należało. Ja siedziałam w jadalni, ponieważ uważałam, że byłoby wielkim marnotrawstwem palić w dwóch kominkach wczesną wiosną. Kazałam Gwen przynieść wiśniówkę i kieliszki, a sama pospieszyłam do salonu. Pamiętacie Pedrika? Zmarł 2 lata temu. Był moim wieloletnim przyjacielem i zajmował się moimi finansami. Bardzo bystry człowiek i mądry prawnik. Teraz moje interesy prowadzi jego syn. Miły chłopiec, bardzo nowoczesny. Ale jakoś nie mam do niego tyle zaufania, ile miałam do Pedrika. Wyjaśniłam Pedrikowi sprawę kominków, a on natychmiast postanowił, że przejdą z przyjacielem do jadalni. Potem przedstawił mi swojego towarzysza. Nazywał się Rhodes. Był to dość młody człowiek, niewiele po 40. Zaraz zauważyłam, że było z nim coś nie w porządku. Zachowywał się dziwacznie, można by rzec, że nieuprzejmie. Gdyby nie dostrzegło się, że biedak jest w stanie w straszliwym stresie. Usiedliśmy w jadalni i Gwen przyniosła wiśniówkę. Pan Pedrick wyjaśnił powód swojej wizyty. Panno Melbo, zaczął, musi pani wybaczyć swojemu staremu przyjacielowi. Przyszedłem do pani po radę. Zupełnie nie rozumiałam, o co mu chodzi, a on ciągnął dalej. W razie choroby pacjent woli uzyskać 2 opinie. Specjalisty i lekarza domowego. Zgodnie z modą bardziej poważa się pierwszego, ale ja bym się z tym nie zgodził. Specjalista ma doświadczenie tylko w swej branży, a lekarz rodzinny ma być może mniejszą wiedzę, ale większe doświadczenie. Wiedziałam, co miał na myśli, ponieważ nie tak dawno moja siostrzenica pospieszyła z dzieckiem do znanego specjalisty chorób skórnych. Nie skonsultowawszy się ze swoim lekarzem, którego uważała za skrzywiałego starca, specjalista zalecił bardzo drogą terapię, a później stwierdził, że dziecko cierpi po prostu na nietypową odmianę świnki. Wiem, że za często spaczam z tematu, ale musiałam o tym wspomnieć, żeby udowodnić, iż rozumiem punkt widzenia pana Pedricka. Nadal jednak nie miałam pojęcia, do czego zmierzał. Jeśli pan Rhodes jest chory, zaczęłam i zaraz przerwałam, ponieważ ten biedak roześmiał się przeraźliwie. Prawdopodobnie umrę ze skręconym karkiem w ciągu najbliższych miesięcy, powiedział. Wyjaśniło mi to wszystko. Otóż niedawno w Barnchester, w miasteczku leżącym jakieś 20 mil od nas, doszło do morderstwa. Wówczas sprawa ta nie przyciągnęła mojej uwagi, gdyż w naszej wiosce było sporo zamieszania w związku z okręgową pielęgniarką. Wydarzenia w wielkim świecie, takie jak trzęsienie ziemi w Indiach czy morderstwo w Barnchester, choć w rzeczywistości dużo ważniejsze oczywiście, musiały ustąpić naszym własnym, lokalnym aferom. Obawiam się, że ta
tacy właśnie są mieszkańcy małych miejscowości. Mimo to pamiętam, że czytałam o kobiecie zadziganej nożem w hotelu. Nie przypomniałam sobie jej nazwiska. Teraz okazało się, że była to żona Rhodesa. Jakby nie dość na tym, podejrzewano, że to on ją zabił. Wszystko to pan Patrick jasno mi wyłożył. Chociaż coroner orzekł morderstwo przez osobę lub osoby nieznane. Pan Rhodes miał powody spodziewać się, że w ciągu najdalej 2 dni zostanie aresztowany. Zjawił się u pana Patricka i oddał się w jego ręce. Tego samego popołudnia, opowiadał dalej pan Patrick, udali się po poradę do Sir Malcolma Oda, doradcy królewskiego. Sir Malcolm zgodził się bronić pana Rhodesa, jeśli sprawa trafi do sądu. Pan Patrick wyjaśnił, że adwokat był młodym człowiekiem, działającym według nowoczesnych metod. Wskazał pewną linię obrony, lecz nie całkiem zadowalała ona pana Patricka. Musi pani wiedzieć, droga panno Mrabo, powiedział, że jest ona skażona tym, co nazywam specjalistycznym punktem widzenia. Jeśli przedstawić Sir Malcolmowi sprawę, zobaczy tylko jedno, najbardziej prawdopodobną linię obrony. Lecz nawet najlepsza linia obrony może pominąć to, co nazywam kwestią główną. Otóż nie bierze się z niej pod uwagę tego, co wydarzyło się naprawdę. Potem rzucił kilka niezwykle miłych i pochlebnych mi słów o mojej wnikliwości, sądach i znajomości natury ludzkiej. Prosił, bym pozwoliła mu opowiedzieć całą historię i wyraził nadzieję, iż być może zasugeruje się jakieś rozwiązanie. Widziałam, że pan Rhodes sceptycznie potraktował możliwość, iż przydam się na cokolwiek. Był wręcz zły, rzekł do mnie przyprowadzony. Jednak pan Patrick nie zwracał na niego uwagi i przystąpił do przedstawienia tego, co wydarzyło się nocą 8 marca. Państwo Rhodes zatrzymali się w Crown Hotel w Manchester. Pani Rhodes, jak zrozumiałam z ostrożnych słów pana Patricka, była trochę hipochondryczką i natychmiast po kolacji położyła się do łóżka. Zajmowali 2 pokoje połączone drzwiami. Pan Rhodes, który pisze książkę o skałach narzutowych, zasiadł do pracy w 2 pokoju. O 11 poskładał papiery i zaczął szykować się do spania. Przedtem jeszcze zajrzał do pokoju żony, by upewnić się, że niczego nie potrzebuje. Światło w ich pokoju paliło się, a ona leżała na łóżku z sercem przeszytym nożem. Nie żyła od godziny, prawdopodobnie nawet dłużej. Później poczyniono następujące spostrzeżenia. W pokoju pani The Rhodes były jeszcze jedne drzwi wychodzące na korytarz. Zamknięto je na klucz i zaryglowano od środka. Jedyne okno było zamknięte. Według pana Rhodesa nikt nie przechodził przez jego pokój poza pokojówką z termoforem. Pozostawiona w ciele ofiary broń okazała się sztyletem, który wcześniej leżał na toaletce pani Rhodes. Używała go jako noża do papieru. Nie zostawiono na nim żadnych odcisków. Rzecz sprowadzała się do tego, że nikt poza panem Rhodesem i pokojówką nie wchodził do pokoju ofiary. Spytałam o pokojówkę. Właśnie w tym kierunku poszło najpierw nasze śledztwo, odparł pan Patrick. Mary Hill, powiedziała z Manchester. W hotelu pracowała od 10 lat. Nie miała żadnych powodów, by raptem zaatakować kogoś z gości. W każdym razie jest nieprzeciętnie głupia, prawie że niedorozwinięta umysłowo. Ani razu nie zmieniła zeznań. Przyniosła termowor pani Rhodes, która już zasypiała. Uczciwie mówiąc, sam nie wierzę. I z pewnością żadna ława przysięgłych nie uwierzy, że to ona popełniła zbrodnię. Pan Patrick dorzucił jeszcze kilka szczegółów. Na szczycie klatki schodowej znajduje się niewielki salonik, gdzie goście mogą wypić kawę. Korytarz skręca dalej w prawo, a drzwi na jego końcu prowadzą do pokoju zajmowanego przez pana Rhodesa. Potem hol znów skręca ostro w prawo, a pierwsze drzwi za rogiem to drzwi do pokoju pani Rhodes. Tak się złożyło, że jedne i drugie widzieli wówczas świadkowie. Pierwsze do pokoju pana Rhodesa, które będą nazywać drzwiami A, widziały 4 osoby, 2 komiwojażerów i starsze małżeństwo. Akurat wtedy pili kawę. Według nich nikt poza panem Rhodesem i pokojówką nie otwierał drzwi A.
swoją żonę. Lecz widziałam, że pan Patrick był przekonany o niewinności swojego klienta, a pan Patrick celował w bystrość umysłu. Podczas przesłuchania pan Rhodes z wahaniem przedstawił niezbyt spójną historyjkę o tym, że pewna kobieta pisała do jego żony list z pogróżkami. Jak zrozumiałam, jego opowieść była wysoce nieprzekonująca. Na prośbę pana Patricka zaczął mi to wyjaśnić. Szczerze mówiąc, sam w to nigdy nie wierzyłem, a więc no, sądziłem, że Amy wszystko sobie wymyśliła. Pani Rhodes należała do gatunku romantycznych plagierów, którzy idą przez życie, koloryzując wszystko, co im się przydarzy. Liczba przygód, jakie według jej słów spotkały ją w ciągu roku, była wprost niewiarygodna. Jeśli pośliznęła się na skórce od banana, to otarła się o śmierć. Jeśli zapalił jej się abażur lampy, to uratowano ją z płonącego budynku, w którym omal nie zginęła. Jej mąż przywykł przyjmować jej opowieści z pewnymi zastrzeżeniami. Po prostu nie zwrócił uwagi na twierdzenie żony, jakoby pewna kobieta, której dziecko pani Rhodes potrąciła, jadąc samochodem, poprzysięgła jej zemstę. Zdarzyło się to jeszcze przed ich ślubem. Czytałam mu dość dziwnie sformułowane listy, ale pan Rhodes podejrzewał, że sama je napisała. Zrobiła już coś takiego raz czy dwa razy przedtem. Miała historyczne usposobienie i bez ustanku poszukiwała ekscytujących doznań. Wszystko to uznałam za dość typowe. W naszej wiosce mieszkała młoda kobieta zachowująca się bardzo podobnie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli takim ludziom rzeczywiście przytrafi się coś niezwykłego, nikt im nie wierzy. Wydawało mi się, że to właśnie się stało w tym wypadku. Policja uznała, że pan Rhodes wymyślił tą nieprzekonującą bajeczkę, by odsunąć od siebie podejrzenia. Zapytałam, czy w hotelu zatrzymała się jeszcze jakaś kobieta. Były dwie. Pani Canby, wdowa angielsko-hinduskiego pochodzenia, oraz panna Gerodes. Dość grubieńska stara panna, która połykała końcówki wyrazów. Pan Patrick dodał, że mimo niezwykle dokładnego śledztwa nie znaleziono nikogo, kto widziałby którąś z nich w pobliżu miejsca zbrodni. Nikt też nie potrafił w jakikolwiek sposób połączyć żadnej z kobiet z morderstwem. Poprosiłam, by opisał mi ich wygląd. Otóż pani Granby, osoba 50-letnia, miała rudawe, nieporządnie upięte włosy i ziemistą cerę. Opierała się dość malowniczo, głównie w naturalnej jedwabie. Panna Carruthers miała około 40 lat. Włosy odcięte krótko jak mężczyzna. Nosiła pincenes, a jej strój stanowiły spódnica i męska marynarka. To bardzo utrudnia sprawę, orzekłam. Pan Patrick spojrzał na mnie pytająco, ale wówczas nie chciałam jeszcze nic zdradzić i spytałam, co powiedział Sir Malcolm Holt. Sir Malcolm był pewien, że zdoła dowieść sprzeczności w orzeczeniu medycznym i zasugerować w jakiś sposób ominięcia kłopotliwej kwestii odcisków palców. Zapytałam, co sądzi o tym pan Rhodes, a on odparł, że wszyscy lekarze to idioci, a on sam nie wierzy, iżby jego żona popełniła samobójstwo. Nie należała do tego typu kobiet, powiedział, a ja mu uwierzyłam. Histerycy nie popełniają samobójstw. Zastanowiłam się przez chwilę i spytałam, czy te drzwi pokoju pani Rhodes prowadzą prosto na korytarz. Pan Rhodes zaprzeczył. Wiodły do małego przedpokoju z łazienką i toaletą. Właśnie drzwi z sypialni do przedpokoju zaryglowano od środka. W takim razie, powiedziałam, wszystko wydaje się ogromnie proste. I wiecie, rzeczywiście było. To była najprostsza rzecz pod słońcem, a jednak nikt tego nie zauważył. Obaj panowie wpatrywali się we mnie tak, że poczułam się zakłopotana. Być może, odezwał się pan Rhodes, panna Marple nie doceniła naszych trudności. Myślę, że doceniła, odparła. Istnieją 4 możliwości. Albo panią Rhodes zabił mąż, albo pokojówka, albo też popełniła samobójstwo. Wreszcie mogła zostać zabita przez kogoś z zewnątrz, kto wszedł i wyszedł z jej sypialni niezauważony. A to jest niemożliwe, wtrącił pan Rhodes. Nikt nie mógł przejść przez mój pokój tak, żebym go nie widział, a gdyby nawet ktoś wszedł do pokoju mojej żony i elektryk by go nie zauważył, jak u diabła wydostałby się, zamykając drzwi od środka. Pan Patrick spojrzał na mnie i spytał zachęcającym tonem.
No więc panno Marple, muszę o coś zapytać, powiedziałam. Pani Rhodes, jak wyglądała pokojówka? Nie był pewien. Dość wysoka, ale nie pamiętał koloru jej włosów. Zadałam to samo pytanie panu Petrickowi. Według niego pokojówka była kobietą średniego wzrostu. Miała jasne włosy, niebieskie oczy i zdrowe rumieńce. Jest pan lepszym obserwatorem ode mnie, zauważył pan Rhodes. Odważyłam się zaprzeczyć. Spytałam pana Rhodesa, czy potrafi opisać moją pokojówkę. Ani on, ani Patrick nie byli w stanie tego zrobić. Czy nie widzą panowie, co to oznacza? Spytałam. Przyszliście do mnie pochłonić własnymi sprawami, a osoba, która wpuściła was do domu, była zwyczajną pokojówką. Tak samo zachował się pan Rhodes w hotelu. Zauważył uniform i fartuszek. Był pogrążony w pracy. Pan Patrick rozmawiał z pokojówką, oceniając ją pod innym kątem. Widział w niej konkretną osobę. Na to liczyła morderczyni. Ponieważ wciąż mnie nie rozumieli, musiałam wyjaśnić dalej. Myślę, ciągnęłam, że wszystko wydarzyło się w następujący sposób. Pokojówka weszła drzwiami A. Przeszła z termoforem przez pokój pana Rhodesa do sypialni pani Rhodes. Po czym wyszła do przedpokoju i do holu drzwiami B. Natomiast X, tak nazwę morderczynię, wyszła do przedpokoju drzwiami B. Ukryła się w pewnym pomieszczeniu i zaczekała, dopóki pokojówka nie wyszła. Potem weszła do pokoju pani Rhodes, wzięła sztylet z toaletki. Bez wątpienia zbadała pokój wcześniej tego samego dnia. Podeszła do łóżka i zabiła śpiącą kobietę. Wytarła trzonek noża, zamknęła na klucz i na zatrzask drzwi, którymi weszła do środka i wyszła przez pokój, gdzie pracował pan Rhodes. Przecież bym ją zauważył, co wykrzyknął pan Rhodes. A elektryk zauważyłby, jak wchodzi. Nie, odparłam. To właśnie się pan myli. Nie widziałby jej pan, gdyby była ubrana jak pokojówka. Kiedy zaczął rozumieć, podjęłam wyjaśnienia. Był pan pochłonięty swoją pracą. Kątem oka zauważył pan, że do sypialni pana żony wchodzi pokojówka i po chwili wychodzi. Widział pan taką samą sukienkę, ale nie była to ta sama kobieta. To właśnie zobaczyli goście pijąc kawę. Pokojówkę wchodzącą i wychodzącą z pokoju. Podobnie i elektryk. Jestem pewna, że gdyby pokojówka była ładna, któryś z panów zwróciłby uwagę na jej twarz. Taka już jest ludzka natura. Lecz jeśli była to przeciętna kobieta w średnim wieku, po prostu wszyscy dostrzegli strój pokojówki, a nie samą kobietę. Kim była? Zawołał pan Rhodes. Cóż, z tym będzie trudniej, powiedziałam. Albo pani Granby, albo panna Carruthers. Wygląda na to, że pani Granby nosiła perukę, tak więc ze swoimi własnymi włosami mogłaby udawać pokojówkę. Z drugiej strony panna Carruthers ze swoją krótką fryzurą z łatwością mogłaby nałożyć perukę i odegrać rolę. Na pewno odkryjecie bez trudu, która jest winna. Ja osobiście skłaniam się ku pani Carruthers. I to, moi drodzy, właściwie koniec całej historii. Okazało się, że nazwisko Carruthers było fałszywe, a morderstwo popełniła osoba, która je przybrała. Miała kilku psychicznie chorych krewnych w rodzinie. Pani Rhodes, bardzo nieostrożny, niebezpieczny kierowca, potrąciła samochodem jej córkę, co doprowadziło biedaczkę do utraty zmysłów. Sprytnie ukrywała swoje szaleństwo, ujawniając je tylko w niezrównoważonych listach do przyszłej ofiary. Śledziła ją od jakiegoś czasu i ułożyła sobie dokładny plan zbrodni. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła następnego dnia, było wysłanie paczki z peruką i strojem pokojówki. Kiedy przedstawiono jej fakty, załamała się i od razu wszystko wyznała. Przebywa teraz zbrodni. Biedaczka była obłąkana, ale zbrodnię zaplanowała bardzo sprytnie. Pan Patrick odwiedził mnie jakiś czas później i przyniósł przemiły list od pana Rhodesa, aż się zarumieniłam. Na koniec powiedział: jeszcze tylko jedno. Dlaczego sądziła pani, że Carruthers jest bardziej prawdopodobna niż Granby? Nie widziała pani żadnej z nich. To te końcówki, mówił pan, że połykała końcówki wyrazu. W książkach robią to często myśliwi, ale nie znam zbyt wielu osób, które robiłyby to w rzeczywistości. A już na pewno nikogo poniżej 60 roku życia. Mówił pan, że ta kobieta ma 40 lat. Wyglądało mi na to, że odkrywa jakąś rolę i wyraźnie przesadza. Nie powiem wam, co odpowiedział pan Patrick, ale złożył mi gratulację.
dostawać opinki zadowolenia z samej siebie. To zadziwiające, jak wszystko obraca się na dobre. Pan Rhodes ożenił się powtórnie z miłą, rozsądną dziewczyną. Mają małe dziecko i pomyślcie tylko, poprosili, bym była jego chrzestną matką. Czy to niemiłe z ich strony? Mam nadzieję, że moja opowieść nie była zbyt długa.